Komisji Infrastruktury. Panie Przewodniczący, prosimy o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej programu finansowania wieloletniego planu inwestycyjnego 2013-2014. Uchwała Rady Gminy w sprawie projektu uchwały nr 30, łamane przez 493, łamane przez 2012, lat 98 z dnia 19.09.2012 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego w prawie Ministerstwa Gminy do realizacji w latach 2013-2014. Ustawa prawna, merytoryczna regulacja w sprawie. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszym uchwały nr 30, łamane przez 443, łamane przez 2012, lat dziennicy 8 z dnia 19.09.2012 otrzymuje następujące brzmienie. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletnich prognoz finansowych oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ulicy Płynienej na działce 88 przez 8 i 78 przez 9 obręb 35 zgodnie z koniecznym ustawieniem. Budowa ulicy Płynienej na działce 78 przez 8 i 78 przez 9 obręb 35 od istniejącej ulicy w rejonie budynku nr 31 do końca budynku nr 13. Zarząd Krakowy Komunalny Transportu realizator. Cel zadania. Realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi, która znacznie ułatwi dojazd wielu mieszkańcom do miejsca zamieszkania. Tabelka. Data, fazy realizacji inwestycji, kwota i źródło finansowania. 2013. Rozpoczęcie opracowania koncepcji projektu ulicy 20 000 zł. Zadania podjęte w zakresie budowy czy budowy ulic gminy wraz z 2014. Zakończenie opracowania projektu i realizacja budowy ulicy Gminy 400 000 zł. Zadanie podjęte w zakresie budowy czy budowy ulicy Gminy wraz z 2. Paragraf 2. Uchwała Komisji Gminy do wyjścia. Wynegocjowanie 5.0.6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 .0.
podjęcie uchwały w możliwym wykonaniu drogi dojazdowej do Stanicy i drugiego rodzinnego. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie ma chęci, zatem poddaję pod głosowanie ten projekt uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Zgadzam, że Rada podjęła stosowną uchwałę i